poczułem już taką jakby ulgę. Jak... Tak Sebastian Kościelnik zareagował na informacje opublikowane przez Gazetę Wyborczą. W końcu ktoś po tylu latach zdecydował się powiedzieć prawdę w tej sprawie. Dziennik cytuje jednego z funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, który prawie 5 lat temu był w rządowej kolumnie przewożącej premier Beatę Szydło. Doszło do wypadku, w którym szefowa rządu została ranna. Wszyscy wiedzieli, że nie było włączonych sygnałów dźwiękowych. Dla nas to była rzecz oczywista. Za każdym razem, gdy jeździłem do domu pani premier, nie włączaliśmy syren. Jechaliśmy po cichu, żeby nie wzbudzać sensacji. To może być kluczowa informacja dla sprawy, przekonuje adwokat Sebastiana Kościelnika. Okoliczność emitowania tych sygnałów lub nie przez pojazdy rządowe ma bezpośrednie przełożenie przecież dla odpowiedzialności karnej mojego klienta. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad rok temu sąd uznał Sebastiana Kościelnika za winnego wypadku, bo choć przepuścił pierwszy pojazd kolumny rządowej, potem jednak uderzył w samochód przewożący Beatę Szydło. Według sądu nie zachował szczególnej ostrożności. Postępowanie karne przeciwko oskarżonemu warunkowo umarza. Nie zgadzam się z tym wyrokiem. Kara była tak łagodna, bo sąd uznał, że kolumna rządowa nie wysyłała sygnałów dźwiękowych, tylko świetlne. To oznacza, że nie była uprzywilejowana. Sąd wskazał bardzo ogólne motywy. Prokuratura odwołała się od wyroku. Przekonywała, że samochody BOR-u miały włączone syreny. Opierała się na zeznaniach funkcjonariuszy. W rozmowie z gazetą Piotr Piątek twierdzi, że kłamali. To kto panu powiedział, że ma pan zeznawać, że jechaliście na sygnałach dźwiękowych? Dowódca zmiany. On zarządził, jak mamy jechać i jak mamy mówić. To nie było mówione wprost, raczej Piotrek, wiesz jak było, wiesz jak będzie dobrze dla nas, wiesz jak mówić. W tej bulwersującej sprawie mogło mieć miejsce popełnienie przestępstwa składania fałszywych zeznań i podżegania do tego. Jeden z funkcjonariuszy, szczególnie, że już emerytowany, no, przedstawia taką wersję. Do tej chwili mam jakby ustalenia w oparciu o zeznania funkcjonariuszy BOR-u. Ja nie mam też jakby powodów, żeby pozostałym nie ufać. Beata Szydło na razie sprawy nie skomentowała. Milczy też prokuratura. Wniosek o przesłuchanie funkcjonariuszy BOR-u zapowiada adwokat Sebastiana Kościelnika. Grzegorz Kępka, Wydarzenia.